Každý rok to mám inačej. Já zase kibicuje tým klubům, kde broňom brankaři, ktorých znám, tak jak mluvilem. Já zase chtěl hrát přetivko, nebo s Jaromírem Jágrem, i to mi se dosvědčilo v sezóně v Dukle Jihlava. A moje teorie je taká, že ten hokej je šibčejší, šibčejší decizie, ale prostší. A ty v těch prostých řečách nemůžeš zrobit ten blend. Kdežto polská liga, bym pověděl, je zbyt duža rožnica mezi závodníkami. Já myslím, že nejest, že to je jakby mezi lidmi zrobené, mezi kibicami. V Katovicách je bardzo duža zase atmosféra goranca i probovalem jakož křičeť, že by mě poprostu zauvažil kdokoliv z mojich závodníků, no ale niestety ostatné, co předtím mohlem zrobit, než by došlo na to znovění a já v sumě bez kasku, nepřigotovaný do hry, nikdo toho nezauvažil. To byl vlastně 3 leta, které myšle, že mě v kariéře nejvíce otvořili oči. Przechodzimy zatem do pytań o Twój czas w Polsce. Nie ukrywam, że bardzo dużo pytań pojawiło się od kibiców z Gdańska. Mm-hmm. I bardzo dużo pytań wyglądało tak, że po prostu kibice chcieli poznać Twoje takie największe wspomnienia z tego czasu właśnie w Gdańsku. Mm-hmm. Ty wspominałeś o tej jednej sytuacji, kiedy kibice opłacili Twoją karę. Mm-hmm. Czy masz jeszcze jakieś takie wspomnienia? Jak w ogóle wspominasz ten czas w Gdańsku? No fajnie. Ogólnie jakby przepiękne miasto. To muszę powiedzieć, że ja lubię historię. Lubiłem chodzić do muzei. Lubiłem Muzeum II Światowej Wojny. Bo to, tak jak mówiłem, wojsko i te rzeczy mnie zawsze przyciągali. A do tego i historia, także to tak se fajnie łączyło. Do tego myślę, że dla młodego człowieka Gdańsk jest bardzo fajnym miastem, bo jest takim połączeniem kultury i takiej modernej świeżości, powiedzmy. I takie najfajniejsze wspomnienie, no ogólnie cały ten sezon, cały to, że właśnie chłopaki PKH Gdańsk, właśnie prezesi, z którymi właśnie jestem cały czas do tej pory w kontakcie, s kterými to no niestety neskončilo zbyť pěkně, ale doteraz mi je to trošku přikro, musím povědět, bo myslím, že Gdaňc by zasloužil na povážnou družině v extralize, kde je bardzo duží potenciál kibiců, bo jestli, což vzpomínám bardzo dobře v Gdaňsku, to byly kibice, bo byli napravdě zainteresovaní hokejem i myslím, že to, co by napevno mohlo jakby pomoct té lize i nějaký taký tým, který by znovu dal nějakou svěžost, nějakou novosti, znovu nějaké zainteresování nových lidí. Takže škoda chyba, na pewno škoda, že ten klub gdzieś tam skončil, tak skončil, bo těžko pewnie jakoś wyrokować, czy ty byś tam dalej grał, ale pewne jest to, že ten klub chyba no rok rocznie robił duży postęp i gdyby jeszcze jeden sezon zagrał, to może... No to jest właśnie ta największa szkoda, no. Jako to może fajnie, żebyśmy to tu powiedzieli, bo naprawdę jako chłopaki to tam wybudowali zupełnie zera jakby. I jak trudno zalatwić pieniądze na hokej w Polsce, to każdy sobie mu może wyobrazić. No, nawet w ten ostatni sezon, gdy ja tam byłem, to podpisali dużego sponsora Lotos, który zapowiadał taką fajną przyszłość i tutaj jako nie chcę być zły, ale myślę, że dzięki jednemu człowiekowi, którego nie musimy tutaj imenować i nawet nie chcę mu tutaj robić jakąś i zła reklama i reklama, nie? To myślę, że się to całe posypało, no, a myślę, że dopóki ten człowiek będzie jakby mieć prawo na halę w Gdańsku, Oliwii, to nawet wiem, że Pepa Witek robi jaką buduje jaką przyszłość gdańskiego hokeja, bardzo mu kibicuje, ale nie wiem, nie chcę mi się tomu za bardzo ufać, że tam coś
w następnych latach powstaje. No. Tak naprawdę właśnie ten klub, o którym ty teraz wspominasz, powstawał, czy w sumie zgłaszał się do, teraz do pierwszej ligi, no to pojawiły się takie zapewnienia, że w ciągu kilku lat władze chcą się zgłosić do tej najwyższej ligi. I pojawiły się też dwa pytania o to, czy jeśli taki klub w Gdańsku powstanie i będzie grał teraz w Tauron Hockey Lidze, to czy chciałbyś tam wrócić? No na ten moment nie mam motywacji. Ja jako muszę powiedzieć, że jako w Tychach mi je naprawdę dobrze. Ogólnie w drużynie jestem zadowolony z całym zespołem, z sztabem trenerskim, ze všema jakby jestem w dobrym kontakcie i tego si poważuję, bo w tej hokejowej karierze to nie jest zasadą nebo takim, powiedzmy, taką oczywistą rzeczą, powiedzmy. Aczkolwiek no, człowiek nigdy nie wie, jakby ja bym chętnie do Gdańska wrócił, bo wspominam ho dobrze, ale tak jak mówiłem, ja tutaj za bardzo bardzo kibicuję Pepovi, pozdrawiamy, jak będzie oglądać. Bo myślę, że to jest człowiek, który ma na pewno wielkie doświadczenie w hokeju, że by mohl dużo dát polskému hokeju, ale celá řeč stojí na lodovisku v Gdaňsku a na tom, že tak napravde jediné povážné lodovisko je hala Olivia, která má pod rękou jediný člověk, a který si může oferovat za cenu nebo košty za lody vedlu k tego, co mu přijde na myš v ten daný čas. No a to je nestety bardzo duží problém. To jest po prostu kwestia relacji, to już nie wiem, no jak ciężko mi powiedzieć, po prostu w Gdańsku nie byłem długi czas, ale nie umiem to za bardzo sobie wyobrazić, tą przyszłość w tej ekstralize. No. Dobrze, więc przejdźmy już do GKS-u Tychy. Z jakimi oczekiwaniami przychodziłeś do GKS-u Tychy i jakie oczekiwania były względem ciebie? To jest pytanie od naszego czytelnika Konrada. No oczekiwania nie miałem, no. Nie miałem żadnych oczekiwań. Ten sezon se od początku nie potoczył dobrze w Czechach. Ja jeszcze chciałem po prostu spróbować zostać w pierwszej lidze, ale podpisałem w klubie, który po prostu sobie nie radził od początku. Był w tej tabeli zupełnie najniżej i ja sobie mówiłem, czy mam czekać jakby do końca sezonu na taki rzeczywisty koniec, bo tam było już całkiem szybko jasne, że ta drużyna chyba nie będzie mieć szansę w utrzymanie w pierwszej lidze, czy po prostu w połowie sezonu zdecydować na jaką zmianę. No. I tam właśnie doszło na to, że miałem jeszcze jedną propozycję ze Słowacji, anebo była okazja wrócić jakby do tej Polski. No i znowu stałem przed tym samym pytaniem, jakby, bo przed podobnymi powiedziałem, że po prostu choć tam, gdzie czujesz, że cię chcą, gdzie cię szanują i już by jakby nie szukaj zbyć jakby tych, nie przeglądaj się tymi ambicjami i tym, jeśli je w rankingu ta liga więcej nebo mniej, ale jakby chodź za tym swoim sercem, gdzie się czujesz po prostu dobrze i dlatego zdecydowałem, no, GKS Tychy. A jak wyglądały twoje początki w GKS-ie? No początki pamiętam, pierwszy mecz przegraliśmy 2-0, to zbyć się nie zaczęło zupełnie dobrze, no chłopaki byli w całkiem dużym kryzysu, powiedzmy. Czułem to od początku pamiętam, że w tej szatni było takie spięcie i moja rola była po prostu spróbować wyciągnąć ten team z tego, nebo pomóc tomu teamu, żeby się z tego jakby jakoś dostał z tej sytuacji. No i ze změnou vlastně trenéra tak povoli myslím, že se začaly pojavit lepší výniky pod konec tego sezonu. Myslím, že znovu GKS Tychy vrutil na taký požom, kde by řond očekýval, že by měl být. No takže chyba tak, no. Těžké na počátku, bardzo, bardzo těžká aklimatizace i odrazu být pod presiou, každý meč byl po prostu ten nejvážnější, bo už nebylo žádné přestření na to čekat, ty playoffy byly bardzo blízko, takže tak.
Mówię, że Gdańsk to jest takie duże, historyczne miasto, więc kolejne pytanie, jak ci się podoba w Tychach? No tym, że żyję w Czechach, w Havířově, to ja bym powiedział, że Havířov jest bardzo podobne miasto do Tychów. Też z historią górniczą. Ale mi się wydaje, że w Tychach se jakby dużo buduje takich, nie wiem, stěžek rowerowych, takich punktów, jak właśnie wychodzę z pieskiem na różne wyteczki, że dużo takich punktów do zatrzymania, różne takie puby, cukierni. No, nie wiem, ja bym powiedział, że każdy mówi o Śląsku, że, no, że to takie Śląsk, to takie nic moc, powiedzmy, po česku. Ale no, mi się w Tychach podoba. Mi się w Tychach podoba. Myślę, że dobre miejsce, które mają w swoim sloganie, mówi zawsze. No. Mam super Śląsadów, to muszę powiedzieć jeszcze. Pozdrawiam wszystkich Śląsadów, bo to też nie jest úplná rzeczywistość, nebo powiedzmy pewność, że zawsze natrafisz na tych dobrych ludzi okolo siebie i wszyscy wiedzą, że mają okolo siebie brankarza z GKS-u i rozmawiamy zawsze na wszystkich różne tematy. Czuję się po prostu dobrze w tej okolicy, gdzie żyję. No. Kolejne pytanie. Gdzie widziałbyś siebie, gdyby nie GKS Tychy? Czy to jednak ta Słowacja? Ja nie wiem. Ja czuję, że to jest moje miasto tutaj. Jakby na ten moment to nie tak ma innego czuję. Wyjścia. Ja czuję, że dobrze zdecydowałem, że ja po prostu natrafiłem na tych ludzi dobrych tutaj. Nie mam takiego coś, żebym sobie mówił, żeby mogło być coś innego. Jeden z naszych, jedna z osób obserwujących nasz portal na Instagramie o bardzo ciekawym niku, Masełko Bułeczka, pyta, czy w czasie twojej gry w Tychach dostałeś jakieś zagraniczne oferty? Ja może troszkę rozszerzę to pytanie, czy dostałeś jakiekolwiek oferty podczas gry w Tychach? Czy raczej no, dostałem inne oferty z innych klubów w Polsce. To mogę powiedzieć. I dostałem jedną taką polo-ofertę wrócić do Czech, która dla mnie już trochę tak... Myślę, że to może powiedzieć tak wprost, jakby strací nějaký sens, bo jakby v Čechách byłem, już wróciłem właśnie do Čech po tej swojej przygodzie w Gdańsku. I tam doświadczyłem chyba tego, co potrzebowałem jak asi doświadczyć. I czułem, że po prostu asi to miejsce jest więcej tutaj dla mnie niż tam. No, po prostu tak. Kogo w szatni uznajesz za największe wsparcie? To kolejne pytanie od Konrada. Ty, ale to mam dobre, jako to jest to, jako ja myślę, że z nikim nie mam problemu w szatni. Wiesz, każdy se, ja myślę, że każdy se chce czuć kochany po prostu, taki ulubiony. Jak ty w pracy, to każdy po prostu. Ja se tutaj tak czuję, ja tutaj mam naprawdę, z każdym zawodnikiem mogę pogadać na wszelkie różne tematy. Nie zawsze mówimy o hokeju, zawsze nebo můžeme mluvit i o jiných zprávách, nějakých personálních, rodinných i tak dále. Takže to je vlastně, myslím, že ta největší moc, jakby, nebo taky moje, můj ten attitude, že mám tutaj vlastně vzpartě vlastně všech. Tak to je... Či nemá problémů komunikacijních ze względu na různé jazyky? A možná někteří závodníci mají, ale tych minimálně, no. Já myslím, že angelsky každý umíme v miarě svojich možností, ale mniej więcej na takým levelu, že umíme se poprostu dorozumět, to umíme každý. Do tego myslím, že dużo chlopaków se tutaj probuje učit polského z tych tyskich tutaj. I nemyslím, že má takiego nějakého problému. Dobrze, przejdźmy do kolejnego pytania. Jakie są słowa trenera, które zapadły ci w pamięć?
trenera naszego aktualnego tutaj? Podejrzewam, że tak, że to chodzi o obecnego trenera, ale jeśli nie ma takich słów, to może... Nie, ma ich dużo. Właśnie od razu mi powstali, bo trener PK jest taki... ja bym powiedział, całkiem duży taki psycholog. I właśnie przed meczami już nie mówi zbyt taktyczne rzeczy, ale mówi o tym nastawieniu tej głowy i tego, co, o czym mielibyśmy pamiętać. I tak, co sobie przypominam, żebym teraz odpowiedział, przypominam sobie wietu jego, gdy przegraliśmy jaki mecz i nam powiedział, że my gramy tak, żebyśmy nie przegrali, ale że nie gramy tak, żebyśmy chcieli wygrać. I w tym myślę, że je wielki kawał takiej prawdy, gdy często po prostu czuję z nastawienia czasami, że tam nie jest takiej tej większej chęci przeciwko tomu rywalowi, jakby chcieć wygrać. Po prostu iść do tego meczu, za wszelką cenę chcę wygrać. A nie, że no mam nadzieję, że dzisiaj nie przegramy, to by było źle, wiesz, takie przestraszone po prostu. No tak, to mam w sobie pamięć, czasami to sobie nawet tak mówię i przypominam, żebym sam utrzymał ten dobry mindset, powiedzmy. Maria pyta o to, jak ocenisz współpracę właśnie z obecnym trenerem. Może porównajmy pracę z tym trenerem do pracy z poprzednimi trenerami. Jak ona się różni? Jak oni się różni? Jest to ciężko mi powiedzieć, bo ja dużo tej pracy robím s naším trenérem brankaři. To je, myslím, že super fajné, že v tým sezóně máme trenéra brankaři, takého povážného trenéra brankaři. Vím, že v Polsce se dužo děje to, že trenér brankaři přijíždá v pondělek i ve čtvrtek i do vidzenia. I to nie je profesionálné podejště. My máme tu tady Jana Šelepňova, který je poprostu codenně s námi. I to je jakby největší část mojego kontaktu s trenérami. Takže s trenérem Pekou já zbyt dužo nekomunikuje, bardziej také tematy na co deň i možná také no, minimálne řeči v komunikaci s obroncami. Ale ogólne trenér Peka je bardzo spokojným človekem. V každej situácii umí zachovať jakby takom zimnom krev. Nekeruje svoje jakby zdania emóciami, což je myšle bardzo vážne u trenéra. A nie jest to trener, który ocenia wyników, ale ocenia występów. A to jest, myślę, że bardzo duża różnica. A szuka tej szarej strefy, nie patrzy na czarno-biało, tak jak często może kibice, którzy rozumiem, chodzą na hokej po to, żeby widzieć ten GKS cały czas wygrywać, ale żadna drużyna nie może cały czas wygrywać. A od tego je trener, že by uměl, že by v tým viděl tom šarom strafy. Takže znalezení tej šary strafy chyba jest dla ciebie szczególnie ważne, no bo gdy drużyna wygrywa, no to można mówić, że nie wiem, Alan Łuszczaczek zagrał super mecz, bo strzelił 3 bramki, ale gdy drużyna przegrywa, no to wszystko jest na, czy może być na bramkarza, że Fucik znowu jest bez formy na przykład. No jasne, no to się zdarza, powiedzmy to sobie szczerze, to jasne, no. Ale no, to jest jedna z rzeczy, z którą ja sobie muszę umieć poradzić. Muszę sobie umieć znaleźć jakby drogę do tego, żeby i z takimi zdaniami być spokojny i zaakceptować je. Mimo tego po prostu każdy kibic sobie płaci za to, żeby wchodzić na mecz i krzyczeć co sobie chce i po prostu mówić, co sobie chce. Każdy może mieć swoje zdanie. Aczkolwiek jest racja bardzo duża w tym, że no, tak samo jak mówiłeś, Alan może strzelić 3 bramki, ale poza tym możemy przegrać 4-3 i może być minus 4 i był u 4 branek. No ale kto pisze na fora i że kto ma minusy i plusy, to już są rzeczy mniej ważne, nie? Ale dla nas bym powiedział, że zas tak nie, no, że te rzeczy dużo pokazuje. Wspominałeś o tym trenerze bramkarzy. Mm-hmm. Dlaczego według ciebie to jest taki problem, żeby w klubie profesjonalnym, który
dąży do tego, żeby faktycznie taką nazwę móc nosić. Nie było takiego trenera, czy że gdzieś ten trener bramkarzy jest takim tematem, po co nam to potrzebne? Skoro przecież bramkarz to jest najważniejsza prawdopodobnie postać na lotcie. No, fajnie, że o tym mówisz, ja się cieszę. Myślę, że by się tylko o tym mělo mówić jak najwięcej w Polsce, bo tutaj jakby dużo ludzi rozmyśla nad tym, że no, jakoś ten hokej tutaj sobie zaczęliśmy, máme hlavného trenéra, asistenta, to nám vystarčí, tak jakby nám to tak vystarčí, v klub funkcionuje, tak jakby OK. Ale že tam nad tím jakby nie je taká, nevím, taky, že no, hokej se rozvíjá poprostu. A dokladně tak, jak mluvíš, poprostu dla mě je to teď zaskočením, jestli sobě klub chce mluvit, že je profesionální. Vím, že může Latvou nám se to tutaj mluví, že finance jsou, myslím, že tom nejvážnějším odpověděm na to celé, dlačego možná nemá tyho trenéru brankaři. A možná má, ale tak, jak mluvila, moje dosvědčení je také, že to je taky trenér brankaři na pondělek a čtvrtek. Jo? I to není práce trenéra brankaři, tak jak u sobě vyobražám. No mám štěstí, že tutaj poprostu GKS Tychy má také možlivosti, že tutaj mám člověka, který je s takým mojím největším spartěm, povedzme, i takým mojím největším, nejvážnějším feedbackem, takým, že to je vlastně dla mě nejvážnější, co on pově. Můžeme vygrývat, můžeme přegrývat, ale nejvážnější je to, jakby my razem máme nějaký cel, nějaké taktičné celé vykonání a to je to, co do čeho dążím, do nějaké také doskonalosti, povedzme. To zanim przejdziemy do kolejnych pytań, do już praktycznie ostatniej serii, to zapytam o to, jak dogadujesz się, jak współpracujesz z Kamilem Lewartowskim i z Mateuszem Kubiaczykiem, no bo zawsze każdego bramkarza, jak się o to zapyta, o współpracę z innymi bramkarzami, no to zawsze ten bramkarz wspomina o tym, że to jest sportowa rywalizacja, że super się dogadujemy, wspieramy się, pomagamy sobie, no ale w pewnym momencie jest chyba coś takiego, że jednak w tym wypadku Kamil jest twoim najgroźniejszym przeciwnikiem, tak? Trochę wracając do tego tematu Formuły 1, no, właśnie to sobie też kierowcy mówią, że najgroźniejszym rywalem jest mój kolega z zespołu, no bo jednak on walczy o tą samą posadę, on walczy o tą samą pracę. Rozumiem, no. Tak, ale z drugiej strony ve Formule 1 jedou oba kierowcy ten výštík. V hokeju broní tylko jeden. A to je, myslím, že trošku różnica mezi Formule 1 i hokejem, ačkoliv v tom vidze což vzpůlnego a rozumím, co tím chceš jakby povědět. No jaká je spolupráce? No já myslím, že ta rivalizace tam musí být za vše, že jak nie je to jakby ani jeden nejde dopředu. I myslím, že obidva s Kamilem to víme. I dokážeme na ten témat otvartě porozmavět. Myslím, že tež Levar už nie je jakby nějaký nejmladší chlopák, už tež má nějaké svoje dosvědčení. I tím vzhledem díky tomu myslím, že lepší se nám poprostu komunikuje. Ale ne za vše musí být relace s druhým brankářem super. Já vím, že každý mluví, a my máme super relace, toto, ale dlouho razy ve své kariéře zažilem, že to nebylo super. Všechno vyglądalo fajně, ale že mi šel poprostu po karku za všelkom cene. Ale nepověděl bych, že to je případ tutej v Tychách. S Kamilem vlastně jesteśmy třetí sezon tutaj. I myslím, jako moje zdaně, nevím, jak on by to podsumoval, že celý čas jakby ty relace se rozvíjají mezi námi. I já myslím, že i díky němu jakby se těším, že mám takého kolegy, který jakby vyvěrá celý čas tom presiu. Bo myslím, že technicky Levar mi se bardzo podobá jakby na lodě. I to je taká řeč, že při žádném tréninku mě nezostaví jakby takého, a dobré, dzisiaj nemůže, ne? Bo ho vidze i kurde, no. Zapierdala, no, okej. Okay. Čeká na tom šance. No, to měl bym teď začať, ne?
A to chodzi, no. Także. Kolejne pytanie od Konrada. Konrad bardzo dużo pytań dla siebie przygotował. Jakie masz podejście do derbów, do takich spotkań derbowych? Czy masz, jadąc na mecz, nie wiem, do Katowic czy do Oświęcimia, takie przeświadczenie, tutaj cytuję, co to jest za patałachy, jak ja ich nie znoszę? Nie, w ogóle. Jakby ja się cieszę na te mecze, bo lubię mecze, gdzie jest dużo kibiców, lubię mecze, gdzie są emocje, lubię wyzwania ogólnie, ale z drugiej strony wyzwaniem jest dla mnie każdy następny mecz. I tutaj nie można mówić, że zawodnik się przygotowywa więcej do derbów niż do innych meczów, bo punkty się liczy w każdym meczu tak samo i każdy punkt jest warty to samo a jest obojętne, jeśli to zdobędziesz z gorszym przeciwnikiem czy z lepszym. Nawet bym powiedział, że w sytuacji, gdy jest ta szansa na tą wygraną, tak 50-50, ta presja dla mnie może troszkę mniejsza, niż gdyż grasz z drużyną, gdzie czujesz, że jesteś wielkim faworytem i ty musisz jakby no potwierdzić to, że jesteś tym faworytem i że wygrasz. Nie zawsze tak może być, bo no powiedzmy szczerze, każdy mecz zaczyna 0-0, a każda drużyna ma szansę na wygraną 50%. Czy obecną grę w GKS-ie Tychy możesz porównać do podobnego poziomu w swoim rodzinnym mieście albo w Chawierzowie? No tak, powiedziałbym, ta kwalita zawodników, znowu do tego wracamy, gdzie jest ta miara tego, gdzie to, jo, powiedziałbym tak, jakby ten rodzaj tych zawodników, którzy są u nas w klubie, by spokojnie, myślę, że znalazali miejsca, nie wiem, czy w pierwszych lineach, ale po prostu znalazli by miejsca, pierwszej lize českej i ze względu nějakého zaplecza, šatní i takých řečí, co muszę wspomnieć, že myślę, že v Tychach máme bardzo fajnou šatně i ty řeči okolo, myślę, že funkcionují na poziomě jako bardzo dobrým na tom rynku polským i do porovnania i s tom pierwszym ligą, bo dużo ludzi myślí, že ta pierwsza liga, že to jest jako blisko do Ekstraligy. Jest tam dużo zawodników, którzy pendlują między Ekstraligą i pierwszą ligą, ale już te lodowiska i to zaplecze za tym już nie jest tak zbyć super profesjonalne. To już pak bardzo zależy na klubu. No. Także to bym powiedział, że tutaj Tychy się prezentuje we wszystkich względach bardzo dobrze. Wspominałeś o tym, że patrzysz na to, co tu i teraz. No ale jeden z naszych czytelników pyta, czy do końca kariery będziesz grał w polskich klubach. Czy chciałbyś wrócić do swojego rodzinnego miasta i rodzinnego klubu? O tym nie marzym. Nie mam takie marzenie, żebym chciał wrócić do klubu w Trzebici, ale gdyby była jakaś okazja, ale to ja nawet nie, że boję się o tym marzyć. Nie wiem, po prostu jak to przyjdzie, to fajnie, ale teraz nie jest źle, jestem zdrowy i tak jak mówię, hokej mnie robi szczęśliwym, ale na pewno by było fajne jeszcze spróbować sobie może jakby spróbować jakiej innej lidze, po prostu zrywalizować się niegdy, nie wiem, takie kierunki bardziej Finlandia, Szwecja, ale myślę, że to może być jakby za duże oczekiwanie, nebo jak to powiedzieć, za duże marzenie. No. Czy GKS Tychy zdobędzie w tym sezonie mistrzostwo? To jest kolejne pytanie. Jasne, bez problemu. Okay. Na koniec mam do ciebie jeszcze kilka pytań o reprezentację. Dwa pytania się pojawiły, bardzo podobne. Jak wspominasz debiut w reprezentacji? No wielki, duży stres, oczywiście. Pierwszy mecz z ciężkim przeciwnikiem, też myślę, że dużo się tak oczekiwało. Po prostu myślę, że jestem w tej roli, może dla dużo kibiców ja nigdy nie będę tym prawdziwym Polakiem i jestem w stanie to w jakiejś takiej, powiedzmy,
no, jestem v stanie to zaakceptovať, že tak dosť môže myšleť i, že jestem takým tým trochu obcokrajovcem, ktorý by měl teda, jak už bude v kadře, podvížať ten level, nebo pomáhať tej družine, nebýt tam tylko ten, ktorý přetrvává, i ktorý pomáha, to i tak ja to čuje, je to taký na mě trochu obovionzek a trochu tež také, že chtěl by mě tu možlivost tej Polsce trošku vrútiť to, že ona mi dala tu možlivost kontinuovania tej kariéry. I no, chyba to, no. Těším se, že chyba nezavěrlám, no. Mariusz pyta, jakie masz cele sportowe związane z reprezentacją? No, jak będę im potrzebny, což je po prostu decyzja trenera i to zawsze będę respektować, no to jak najwięcej pomóc tej drużynie, no. Tak jak to samo, co bym ci v sumě pověděl v Tychách poprostu, že by celá družina čula, že jak jde do branky, to mají to v Spartě i mají nějakou takovou pevnost, která jim může pomoct v té jejich hře. Kolejné pytanie. Jak tvojím zdaniem jest szansa na to, že trener Kalaber weźmie cię na mistrzostwa świata elity, že tam zagrasz? A jeśli już zagrasz, to ile według ciebie meczów dostaniesz? To za chwilkę będziemy musieć znaleźć jaką magiczną gulę tutaj, żebym znalazł odpowiedzi na te pytania. No, no to bardziej bym powiedział pytanie do trenera toto. No, ja myślę, że żadna nominacja nie funkcjonuje tak, że půl roku před mistrovstvami mi tutaj kdož bude zapevňat nějakých měst, to napevno tak nefunkcionuje. Myslím, že sám trenér Kalaber pověděl, že vlastně bude decidovat ta aktuální forma každého závodníka. To myslím, že je poprostu standardové podejště, které nemyslí funkcionuje nebo tutaj. Takže všechno záleží na mojím zdraví i na mojich występách, to je celé. Mecz hokejowy Polska-Czechy. Komu kibicujesz i nie możesz powiedzieć, że nie wiem? No to nie jest tak trudne pytanie. No. Jestem bez względu na to, czy pojadę, czy nie pojadę. Po prostu staram się o to obywatelstwo też nie tylko kvůli hokeju, ale też głównie przez to, żebym mógł zagrać z kadrą. Także tutaj budu zawsze kibicować Polsce i mimo tego ja lubię zawsze kibicować bez względu na cokolwiek outsiderom, těm, od kterých se to neočekává a kteří můžou zrobit tom sportovou nespodňánke, jakby. Takže... Čili v meču Polska-Čechy to Čechom. Díky, to bylo fajné. No ne, no. Bylo by fajné vidět, jak mluvili jsme o těch Katovicách, to pamětám, že Polska-Čechy byl remis, bo pamětám, že v těch časách mohl být remis. Chyba tak, chyba byl remis. No, to přinejmě taky vynik do remízu i do Grivka, to myslím, že by byl super vynik dla Poláků. A jak vyglądá ciągle ten proces tvůj ubiegania się o obyvatelstvo? Bo debiut v kadře už máš, v takým trošku neoficiálnym turnieju jednak, ale chyba na to oficiálne přiznanie obyvatelstva ještě čekáš. Dokladně tak, no. Na to čekám, ačkoliv v ostatních dňách dostávám viacej informácií na ten témat. Na rade tež nechce za bardzo okolo toho dužo mluviť, bo nechce celý čas mluviť, no už to bende, ale no, viem, že tá správa nie je latva i rozumiem, že i dzisiejšie časy, co sa deje poprostu ve švete, nemyslím, že každý by poprostu měl jakož latvo dostať obyvatelstvo. Myslím, že je v pořádku, že ta verifikácia je taká bardzo, bym povedal, přísná, nevím teď to slovo, taká jakby... Rigoristická? No, tak, nebo vymagajúca. No. No, takže já teraz situace nie je v mojich rękách, ale mám naděje, že, no, že se všechno udá, že by se navět udalo jechat teraz v tým lutým, no, s chlopakami, ale jak mluvě, no. Nechce nic očekývat, jak to vše udá, to mě to může jenom milo zaskočit.
jak nie, no to pracuje s týmem tutaj v Tychách, když nic z Lego se neděje, bo jak mluvilem, mi se tu dobře pracuje, takže ani v jedné, ani v druhé variantě mě nečeká nic z Lego, ne? Czy dasz radę szybko powiedzieć, w Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w Szczecinie? To do następnego razu, jo? Ja to sobie przeczytam w domu parę razy. Dobrze, tutaj zakończyliśmy już tą część związaną z pytaniami od kibiców. Gdzieś tam wokół tego wywiadu naszego dzisiejszego organizujemy dwa konkursy. Jeden konkurs polega na odpowiedzi na twoje pytanie, które przygotowałeś wcześniej. I drugi konkurs, bardzo byśmy cię prosili o wybranie najlepszego pytania od kibiców. Mhm. To najciekawsze pytanie, po prostu autor tego pytania otrzyma od nas nagrodę. Mhm. Jeśli chcesz, to ci mogę przekazać tę ściągę z pytaniami tylko od kibiców. No, dobrze. Dobrze, bardzo proszę. Dobrze. Mi się tam podobało. A, Formula 1, no to było dobre. To było dobre. Ktoś wie, że lubię Formulę 1, to już nie jest takie, powiedzmy, to już się musiało troszkę mną interesować, bo nie w każdym wywiadu mówię, że każdą niedzielę spiecham do domu, żeby zdążyć na wyścig. A to powiedzmy, tam jeszcze było coś z tymi brankarzami. Ale to nie wiem, czy było pytanie od kibiców, czy od was. Ale dobra, jak mám vybrat jedno, to dáváme pytanie na Hamiltona i Verstappena. Kto vyhrál mistrovství? Kto vyhrál vyštík, tak. Dobře.